Trzeciego dnia wiatr trochę słabnie, stawiam grota z trzema refami i robię ogólne oględziny na pokładzie. Następnego dnia wiatr zdecydowanie słabnie i wieje już tylko około 5 stopni w skali Buforta. 26 i 27 sierpnia znowu przepływam przez obszar wyżowy. Zbyszek podczas łączności radiowej komentuje mapy oglądane na internecie i określa: ten wyż jest rozlazły i bez wyraźnego centrum. Dlatego mam takie zmienne warunki i z tego powodu znów mój silnik pracuje ponad 12 godzin w ciągu doby. Następnego dnia ciśnienie 1022 milibary nie zmienia się. Wskazówka na barometrze zamarła, znowu stukam w barometra, by upewnić się, że wskazówka nie zablokowała się i odczyt jest prawidłowy. Tym razem płynięcie po wyżowej izobarze jest bardzo przyjemne, ponieważ wieje ze sprzyjającego kierunku równy wiatr o sile 5 stopni Buforta. Do wejścia w cieśninę Juan de Fuca jest jeszcze ponad 300 mil. Dawno nieużywany Loran zaczyna pokazywać pozycję, nawet niezbyt różniącą się od tej z GPS. Staram się płynąć bardziej na północ, żeby wyrobić lepszą pozycję do wejścia w cieśninę. Nie chciałbym, żeby statystycznie przeważający o tej porze roku wiatr z kierunku północno-zachodniego zepchnął mnie poniżej wejścia. W odległości prawie 200 mil od brzegu chwilami odbieram już prognozę pogody nadawaną na UKF. Łączność z Vancouver na falach krótkich staje się kłopotliwa, bo propagacja na różnych pasmach amatorskich jest kapryśna. Zbyszek i Sławek próbują różnych częstotliwości, ale najlepsza łączność jest za pośrednictwem Staszka z Bumeranga, stojącego w Honolulu. Prognoza pogody nie wygląda dla mnie zbyt wesoło. Kolejny niż zbliża się do kontynentu amerykańskiego. Walczę o każdą milę wysokości. Nawet na prawie 4 godziny włączam silnik, żeby płynąć ostrzej do wiatru i nie redukuję żagli, byle jak najdalej na północ, bliżej do kanadyjskiego brzegu na wyspie Vancouver. Amerykańska Straż Brzegowa Coast Guard podaje przez radio ostrzeżenie, że z cieśniny Juan de Fuca będzie wypływał lotniskowiec razem z eskadrą okrętów eskortujących go. Informuje, że obowiązuje zakaz zbliżania się do lotniskowca na odległość mniejszą niż 7 mil morskich. Eskortujący okręt prowadzi stały nasłuch na kilku kanałach radiowych UKF i informuje o aktualnej pozycji lotniskowca, który należy omijać z tak dużym zapasem odległości. Domyślam się, że ta eskadra prawdopodobnie nie będzie płynąć przy kanadyjskim brzegu wyspy Vancouver. Dla mnie jest to dodatkowy element do podjęcia decyzji, jakim kursem powinienem płynąć. Jest ciemna noc i wiatr z godziny na godzinę tężeje. Chwilami w blasku wychodzącego zza chmur księżyca widzę przy burtach jachtu pełno białej piany wodnej. Żagle i olinowanie ciężko pracują, wydając przeróżne odgłosy. Chodzą mi po mojej głowie różne straszne myśli i wyobrażam sobie niesamowite awarie, jak na przykład zerwana wanta, złamany maszt i wyrwane z kawałkiem pokładu okucie stopy masztu. Stoję w kabinie obok stalowego słupka wzmacniającego pokład pod okuciem zamocowania masztu i słucham odgłosów mojej Warsowi tak samo, jak lekarz słucha stetoskopem bicia serca swojego pacjenta. W jeden wielki szum zlewają się wszystkie odgłosy, ruszające się w maszcie liny i przewody, różne zgrzyty, trzeszczenie, piski i wibracje naprężanych przez wiatr wand. Moja lekarska diagnoza uspokaja mnie. Wszystko wygląda dobrze i nie sądzę, żeby spotkało mnie jakieś nieszczęście. Na chwilę kładę się do koi i z pełną satysfakcją wracam myślami do okresu budowania przeze mnie mojego jachtu. Nie żałuję, że nie oszczędzałem wtedy materiałów żywicy poliestrowej, mat i tkanin z włókna szklanego, to znaczy głównego materiału, z którego wykonany jest mój jacht. Wszystkie wzmocnienia robiłem znacznie grubsze i mocniejsze niż zalecała dokumentacja projektowa i ogólnie przyjęte standardy. Warsowia
pędzi z prędkością ponad 7 węzłów, przy zjeździe z fali GPS pokazuje nawet więcej. Mam wrażenie, jakby moja łódka przeskakiwała z fali na falę, wbijając się w kolejną ścianę wodną, cały kadłub drży, jakby uderzył w śpiącego wieloryba. Poruszanie się wewnątrz jachtu można porównać do tego, co czuje pasażer autobusu komunikacji miejskiej prowadzonego przez kierowcę pirata drogowego. Wyłączam silnik, ale niewiele to zmienia, jedynie uderzenia o fale są trochę łagodniejsze. Prędkość jachtu zmniejszyła się tylko minimalnie. Mam wypracowaną wysokość. Lotniskowiec i brzeg amerykański już mi nie zagraża, dlatego mogę trochę odpaść od wiatru, co w konsekwencji zwiększa boczne kołysanie. Całą noc nie mogę zasnąć i co chwila rozglądam się dookoła. Bliskość brzegu i obawa przed zderzeniem się z czymś innym pływającym po wodzie nie daje mi spokoju. Radaru nie włączam, ponieważ na takiej fali włączony alarm na radarze ma małą szansę na obudzenie mnie wtedy, gdy naprawdę będzie niebezpieczeństwo. Głupie urządzenie elektroniczne nie odróżnia, czy fala radarowa daje na ekranie obraz echa odbitego o coś pływającego po wodzie, czy odbitego od wierzchołka zbliżającej się fali oceanicznej. W takich warunkach włączony alarm na radarze co chwila sygnalizowałby nie to, co naprawdę zagraża jachtowi. W ten sposób budziłby mnie bez potrzeby.